Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś odcinek poświęcony słowu, jednemu słowu, bardzo krótkiemu, które na pewno, i mówię to z pełnym przekonaniem, wszyscy znacie i wszyscy używacie. A słowo to potrafi wywołać całkiem niezłe zamieszanie. To słowo ale. Jesteście pewnie zdziwieni, dlaczego w ogóle takim krótkim słowem, takim łącznikiem będziemy się zajmować. I to jeszcze pod kątem znaczenia dla komunikacji, szczególnie dla komunikacji biznesowej. Otóż spójrzcie, słowo ale to słowo, które znajduje się pomiędzy dwoma zdaniami. Na przykład, poszłabym dziś do sklepu, ale boli mnie głowa. Poszłabym z Tobą na spacer, ale nie mam ochoty. Pierwsza część zdania dotyczy, pierwsze zdanie składowe tej wypowiedzi dotyczy czegoś, co mogłoby się wydarzyć hipotetycznie, gdyby nie coś, co stoi w drugiej części zdania, zaraz po słówku ale. Co w takim razie to ale wywołuje? A teraz spójrzcie na taki przykład. Lubię zupę pomidorową, ale nie zjem jej z Tobą. Pomimo, że coś deklaruję w pierwszym zdaniu, to w momencie, kiedy przedstawiam kolejne informacje po słowie ale, ta pierwsza część zdania ulega jakby wykasowaniu, jest nieważna, traci na wartości, traci na znaczeniu. Bo przywołując przykład wspomnianej zupy pomidorowej, ja jej finalnie nie zjem. Nie chcę jej, nie mam na nią ochoty i w pewien sposób nie ma znaczenia, że ją lubię albo że Ty ją dla mnie przygotowałeś. Efekt będzie tego taki, że ja jej po prostu nie zjem. A więc słowo ale skreśla, deprecjonuje to wszystko, co było przed nim. Na przykład, bardzo Was lubię, ale Was nie odwiedzę. Bardzo lubię lody, ale nie pójdę na nie dzisiaj z Tobą. A więc wszystko, co znajduje się po słowie ale, będzie takim kasownikiem tego, co było powiedziane wcześniej. Czy to oznacza coś złego? Nie. W komunikacji pamiętajcie, nigdy nie ma rzeczy, które byłyby złe. Są tylko rzeczy, które mają określone konsekwencje. I tak jest w przypadku słowa ale. Jeżeli będziecie go używać, musicie mieć świadomość, że ma ono takie, a nie inne działanie. W związku z tym musicie mieć świadomość, że to, co powiedzieliście wcześniej, będzie ulegać wykasowaniu właśnie ze względu na to, że użyjecie słowa ale. Jeżeli będzie to zabieg celowy i zrobicie to świadomie, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast musicie pamiętać, że nawet jeśli zrobicie to nieświadomie, ktoś to odczyta i w pewien sposób możecie wywołać u niego określone emocje. Może mogą one oczywiście być lekkie i nieznaczące, ale może być temu komuś na przykład przykro. Co w takim razie zrobić, żeby tego ale nie używać, kiedy zdanie aż prosi się o to, żeby go użyć? Zdanie dzieli się wtedy na dwa krótsze zdania, kiedy stawia się pośrodku kropkę zamiast ale. Wtedy komunikacja staje się prostsza i nie ma ryzyka, że zostanie nasza wypowiedź w jakiś opatrzny sposób odebrana i zrozumiana. Dzięki temu nie narazimy się komuś, z kim rozmawiamy. Mam nadzieję, że rozjaśniłam Wam nieco temat słowa ale i mam nadzieję, że od dziś już będziecie używać go świadomie i dokładnie tak, jak sobie zaplanujecie. Tymczasem zapraszam Was na kolejny odcinek, a za dzisiaj już Wam dziękuję.